Dobry wieczór, Dominik. Czy się słyszymy? Dobry wieczór, mam nadzieję. Tak, nie widzimy cię, ale chciałbym. Chcielibyśmy na pewno zobaczyć. Widzieliśmy cię i drużynę w całkiem niezłej formie w tym spotkaniu. Powiedz mi proszę, może zacznijmy nawet od tej drugiej mapy. Co wydarzyło się po tej około 9-10 rundzie, po tej sytuacji 2-4? Jak bardzo wybiło was to z rytmu? Jeżeli mam być szczery, to w sumie nie pamiętam. Bo dopiero co skończyłem mecz, także ciężko cokolwiek powiedzieć, ale... Pamięć autostradowa. Chodzi o to, że prowadziliśmy, przegraliśmy rundę i faktycznie zrobili chyba 9-6, a wygrali chyba 5 rund z rzędu, ale co tam się wydarzyło, nie pamiętam kompletnie sytuacji, jeżeli mam być szczery. Czy mieliście chociaż jeden taki moment na Enchanticie, że czuliście, że ta gra wymyka wam się spod kontroli po naprawdę bardzo mocnym wejściu w to spotkanie, czy miewacie takie przebłyski na zasadzie coś jest nie tak i możemy to jeszcze przegrać? Wiesz co... Chyba nie mieliśmy, z racji takiej, że ostatnio gramy całkiem niezłe tero, więc śmiejemy się nawet, że jak zrobimy, jak wygramy połówkę, czyli jak zrobimy minimum 8 rund w CT po stronie nas na mapie Ancient, to właśnie jesteśmy zdania, że bez problemu powinniśmy domknąć mecz, bo przeważnie mamy problem z CT, jeżeli chodzi o Ancienta, ale no nie wątpiliśmy, także było wszystko gigantyczne. To ja zapytam jeszcze o Bombsite A, bo wydaje mi się, że zauważyliście tam jakieś braki od samego początku grając w ataku i te punkty dość łatwo wpadają wam na konto. Czy taki był faktycznie zamiar, żeby trochę pakt przycisnąć pod A, a później trochę też szybciej pograć pod B, bo też była taka runda, gdzie przyspieszyliście po drugiej stronie mapy? Nie, po prostu był call, żeby zrobić wejście A. Weszliśmy, udało się wygrać rundę. Później zrushowaliśmy A, też się udało domknąć, także po prostu mamy jakieś tam taktyki. Czyli większego zamysłu w tym nie było, tylko gdzieś się po prostu kolowanie na bieżąco siadło. Nie, wygraliśmy swoje rzeczy, Sydney kolował to, co chciał i po prostu wszystko szło po naszej myśli, także nie było problemu. A czy ty sam odnosisz takie wrażenie, że po tych problemach, jakie mieliście, powiedzmy, w ostatnich tygodniach, teraz pojawiło się też więcej takiej pewności siebie u was, że to, co robicie i drużynowo indywidualnie po prostu jest zawsze, że jest to dobra decyzja i że to może odnieść skutek? Myślę, że tak. W sensie na pewno jest to na plus, bo po zmianie białego trochę odżyliśmy i chce nam się trochę bardziej grać. No ale wiadomo, wyniki zawsze też napędzają, więc mam nadzieję, że z czasem będziemy więcej wygrywać, przez co będziemy się czuć jeszcze pewniej. Jeszcze takie pytanie, czy to spotkanie z Aurorą było dla was takim momentem przełomowym, bo ważny mecz bardzo, przynajmniej w ostatnich tygodniach i tam poczuliście, że nawet takie spotkanie możecie wygrywać, więc w zasadzie wszystko możecie ugrać, szczególnie na polskiej scenie? Nie wiem sobie, nie zastanawiam się nad tym. Okej. Okay. A macie jeszcze jakieś rzeczy w zapleczu, takie jeżeli chodzi właśnie o przygotowanie mentalne, właśnie które mają spowodować wam, wywołać jakąś dodatkową chęć do gry, bo teraz jest to zmiana zawodnika. Nie jest to rzecz na pewno, którą byśmy widzieli jako częsty punkt programu, która dawałaby takiego kopa motywacyjnego. Czy macie jakieś właśnie takie podejście, jakieś takie treningi, powiedzmy, poza serwerem, które mają wpływać na wasz mental w ten sposób? Tak, mamy tajną broń, ale niestety nie mogę publicznie o niej mówić, także jak się kiedyś tam Olek spotkamy, to może powiem ci coś więcej. Ale mamy tajną broń i mam nadzieję, że... A o tym się mówi, czy trzeba to pokazać bardziej? Zależy, kto pyta. A, okej, okay, dobra. I kto patrzy w takim razie. No dobrze. Nie, no, trzeba pokazać i gadać, także... Dlatego nie ma kamerki. Myślę, że... Słyszę tutaj na broń bardziej, myślę tutaj, nie wiem czemu o ludzie, ale to... Różne, to już nie taka tajna. To już nie taka tajna i całkiem... Już go znają, tą broń już tajna, znamy. Tak. Całkiem głośna broń. No to słuchaj, życzymy wam powodzenia i oby jak najrzadziej trzeba było wprowadzać jakieś takie właśnie plany B i żeby wszystko się kleiło w drużynie, bo podoba nam się taka forma, jaką dzisiaj zaprezentowaliście. Bardzo skuteczny terror. Oglądało się to z przyjemnością. Dziękujemy ci bardzo, Dominik, i do usłyszenia niebawem. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich. Hej. Pozdrawiam również.